No witam bardzo serdecznie, słuchajcie, kolejny wieczór z Unitro. Dzisiaj, że tak powiem, będzie ten Amor, który został wylicytowany ostatnio. No i co, będziemy go przystrajać. Ja już obszurowałem tutaj wszystko mniej więcej z kurzu. Rozebrałem, naciągnąłem linkę na nowo, wszystko przesmarowałem. Jeszcze co, będziemy wstawiać tutaj później żarówki, będziemy montować. Poskładamy to wszystko, jest skała do tego. Później co tu jeszcze jest? Jeszcze jest takie coś pod skalę. O, ale to już założymy po przestrojeniu. A więc co? Kolejny wieczór z Unitro. Jedziemy. A więc dobra, może tak, na początek taka krótka, że tak powiem, historia tego odbiornika radiowego, że tak powiem. Czyli tak, to jest DMT, z tego co tutaj widać już na tym, DMT 407 Amor. Jest to radio w wersji monofonicznej, chociaż wyszły dwa egzemplarze na tej samej płycie, wersja wyszła stereo, dlatego tutaj jest tyle miejsca. Na przykład macie tutaj UL1402 i tutaj mamy miejsce na wstawienie drugiego takiego UL1402. Były produkowane w wersji stereo na tej samej płycie PCB. Jest to, że tak powiem, zaraz wam powiem, jest to odpowiednik z juniorem, czyli układ elektryczny jest zgodny z odbiornikiem junior. No i cóż, z tego co tutaj dalej widzimy, bo tutaj mamy tak, zaraz podkleimy sobie tą karteczkę, bo tutaj EŚ-FM, czyli Świdnica. Moment. Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego Poznań, Świdnica, Fabryka Mebli, Świdnica, ulica M. Buczka, czyli to jest kartka na obudowę, czyli ta obudowa i tutaj jest połysk, mat, ceny oczywiście nie ma, nie widać. Data produkcji i mamy 28 grudzień 1977. Dobrze myślę? Tylko powiem, że będzie widać tutaj, słuchajcie, tę datę. Bardzo słabiutko to ją widać, ale tak mi się wydaje, że to jest 77, 1977, może jest już pod innym kątem. Twarzysz radiowy Amor. Dobra. No więc cóż, zaczynamy, słuchajcie. Jedziemy z przestrojeniem, on gra na starym zakresie. Zaraz jeszcze tylko tutaj wykręcę. Jedna żarówka jest polona, ta druga to nie wiem, zaraz będziemy wiedzieć. Moment. Gra na starym zakresie. Przeczyściłem już tutaj troszeczkę te isostaty. Przeczyściłem potencjometry. Jest wszystko mniej więcej ok. I co my tutaj musimy zrobić? A więc tak. Żeby to zaraz wam nie nakłamać, to tutaj tak jak widzimy schemat głowicy. I jest w ten sposób. C1 mamy 24 pico, mamy go wymienić na 12 pico. C5 30 pico, wymieniamy od 12 do 6,8 pico, czyli możemy wstawić gdzieś 8,2, 10 pico. To zależy jak będziemy, po prostu później będzie, zaraz C5 do czego służy? C5, gdzie on tu siedzi? C5. Ale to później dojdzie tu trimmer, także nie ma problemu, bo to jest, wymieniamy C5, wymontowujemy, wstawiamy trimmer. C7, 51 pico, wymieniamy na 33 pico. C13, 43 pico, wymieniamy na trimmer 15, 8 i 2 pico. Lub kondensator, no jeśli nie chcemy zestrajać precyzyjnie, no to wystarczy
dobrać kondensator, ale to już jest kwestia przystrojeniu, wstawienia tego kondensatora C13 i C5. Musimy sobie dobrać kondensatory. C85 to jest to 27 pico w tym odtwarzaczu, mamy zmienić go na 15 pico. Dodatkowo C76 mamy miejsce tylko na płycie, tu, w tym miejscu. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie widać, ale pewnie będzie widać. W tym miejscu jest miejsce na trymer, a tu jest miejsce na trymer C70. Momencik, żeby nie skłamać. C77 tutaj w tym miejscu. C77 i C76 jest tu. Musimy te dwa trymery, resztę kondensatorów możemy wymieniać. Czyli co? Demontaż. I jedziemy. Dobra, słuchajcie, kondensatorki przygotowałem, te, które tutaj musimy wstawić. Dwa trymerki są przygotowane. Wstawiamy. Zacznijmy od tych trymerków, czyli C76. Miejscuwa tu. Odessałem, nie te otwory odessałem, ale to nic. Zaraz się podgrzeje. Dobra, w takim razie wstawmy ten drugi. Tutaj C77.
Okej, jeden trymerek wstawiony. No, musimy mieć czym stroić, nie? Dobra, teraz wyciągnijmy te cynę. Wstawiamy drugiego C76. Trymerki wstawione. No to teraz tak, C1, co to miało być za C1? C1 miało być 12 pico i musimy wstawić 12 pico. C1, 12 pico. To jest ten mały zielony. Kurde, takie krótkie nóżki. C1. Podnotujemy z tej strony. No, i tak zrobimy. Ponieważ są krótkie nóżki, więc zgrudzę ten kondensator gdzieś. Będzie siedział z tej strony, no niestety taki ma być. C5 mamy wlutować 12 od 6 i 8 do 12, 8 i 2 pico. Wlutujemy 8 i 2 pico zamiast C5. C5 on siedział tutaj obok C7, czyli obok diody. Nadmiar, dobra. I teraz to samo
C7 mieliśmy zlutowane 30, C13. Czyli obok tego trymera, który żeśmy tutaj wstawiali, musimy zlutować też 8 mm i to... Resztę skorygujemy trimerem. C13 wlutowane i 15 pico, czyli ten idzie równolegle na antenę, czyli na gniazdo. Musimy to tutaj sobie do gniazda przylutować. By było wszystko, słuchajcie. To i teraz musimy je stroić. No dobra, to będziemy zaraz stroić, także po króciutkiej przerwie wracamy do strojenia. Czyli już. No i dobra, i teraz tak, słuchajcie. Odpaliłem. Tak, może dzisiaj pokażę, jak to zrobić bez tego, bez wobulatora, bez wobuloskopu. I bez żadnych innych, same radio. Te radio da się na smug zrobić, tu nie ma sensu. Chociaż w sumie z drugiej strony może nie, może odpalmy sobie SDR-a. Ale ja tutaj mniej więcej już łapię stacje jakieś, także... Pierwsze co jest, to ustawiamy heterodynę. Musimy tym kondensatorkiem, trimerkiem, który żeśmy tutaj wstawili. Ja mam tutaj jako 91 i próbuję, kręcąc tym, poprawiam tym, ono ma być na początku. Ta stacja ma być jak najbliżej brzegu. Jeszcze kawałek. No dobra. I teraz tak. No i tutaj jest ostatnia nasza stacja, która nie ma praktycznie czułości. Teraz poprawimy sobie czułość. Pierwsza. Trzecia. No dobra. No i ścichło. Teraz musimy sobie zestroić czułość. Tutaj ja miałem rdzeń wyjęty z cewki. Od wzmacniacza. Nie chcę wyjść, kurczę, trzeba tutaj troszeczkę popsikać jakimś WD, bo tam w tym można
żeby nie połamać rdzeni, delikatnie na gwinty wpuścić. Okej. Okej. Pufłek wyjściowy. Tu. Aha. Tak, nie przypnąłem. Cewkami wzmocnienie. Środek skali. Ciągał tego strojenia, bo to trochę trwa jak zwykle. Także zaraz będzie po zestrojeniu pokażę co i jak. Dobra, słuchajcie, zostały tak, zostało to przestrojone, już nie będę pokazywał jakim sposobem, bo tych sposobów jest kilka, każdy sobie może ustawiać czy częstotliwością mierzymy łapać częstotliwość heterodyny wobulatorem, wzmocnienie możemy toru wejściowego tutaj zestroić. Co jeszcze poza tym? Wobulatorem możemy sobie filtry zestroić pośredniej częstotliwością mierzem jeszcze możemy tylko wyłącznie praktycznie heterodynę ustawić i nic poza tym. Analizatorem widma praktycznie możemy zrobić wszystko, czyli i zestroić układ wejściowy, cewkę układu wejściowego, filtr wyjściowy 10,7. Zaraz może tutaj tak zrobimy, żeby to już teraz szybko polecieć, to wam pokażę gdzie co jest, się znajduje w tym radiu. To jest bardzo proste, na schemacie też to widać bardzo szybko. A więc tak, wymienione zostały te kondensatory, podstawione jeszcze dwa trymery, żeby szybciej zestroić. Trymer od heterodyny siedzi tu, w tym miejscu, tam z tyłu. O, wstawiony. Jest to nic innego jak sprzężenie z kondensatorem nastawnym trymerka, żeby dostroić wysokie częstotliwości trymerkami. Cewkami niskie, czyli początek skali robimy niskie, tak mniej więcej do połowy. Drugą część dociągamy kondensatorem. Czyli po prostu, no i mamy cały zakres skali. Układ wejściowy. Z anteny sygnał wchodzi na cewkę układu wejściowego. Tu kondensatorek C1 wymieniony na 10 pico.
na 12 w sumie można wymienić, bo tak było w oryginale, wstawiłem 10 pico, się zestroił, nie ma problemu. Układ wzmacniacza, czyli tutaj to są te dwie cewki. Teraz zobaczymy, czy to będzie widać, czy nie. Tak, tutaj pod linko siedzą dwie ceweczki. Te dwie cewki to jest układ wzmacniacza i ten tranzystor to jest układ wzmacniający. I tutaj podstawiony został drugi trymer, którym właśnie zestroiłem wysokie częstotliwości niskie, czy cewkami wysokie wzmocnienia. Tu mamy układ wyjścia już z głowicy, już po wzmocnieniu na układ mieszacza. Jak widać, tu jest jeszcze dioda jedna zaporowo, siedzi dioda. To nie jest pojemnościówka, tylko to siedzi dioda, o Jezu, detekcyjna. Taka szklana bańka i tutaj mamy drugą taką diodę. Zresztą zobaczcie na schemacie, gdzie to jest. Układ wyjścia 10,7 pośredniej, została dostrojona ceweczka. I to wszystko, co zostało przystrojone. Jak widać, radyjko odbiera, a wstawiłem nowe żarówki 6-woltowe. Oryginalne. A więc co? Słuchajcie, skręcamy. Już żeby nie przeciągać, lecimy teraz, przyspieszamy i kończymy. We'll be right back.
komentarze różne. Kurczę, zanim będzie efekt końcowy, to chciałbym przypomnieć, że trwa ta zbiórka na Tycence. Słuchajcie, już są dwie osoby, które tu wspomagają, także do świąt miejmy nadzieję, że nazbiera się ta minimalna kwota na te, że tak powiem, na sprawy mechaniczne. Pozdrawiam. Link oczywiście na dole, tutaj gdzieś w opisie. I teraz lecimy z efektem końcowym. Dobra, lecimy z efektem końcowym. Jak widać, radiojko odbiera na nowym UKF-ie. Jest w stanie praktycznie takim jak z fabryki. Bas, sopran, głośność. Jakie słabe stacje. Jeszcze życie ma nie płacić. Kupuj w Lidlu. Koca sprawia śmierć. Kup na przykład niezrobiony wieprzowo-wołowy marki Rzeźnik 40. I reklama poszła. Nie pytaj, usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu. I ostatnie tutaj będzie na końcu Radio Maryja. Muszę ten swój kawał kabla, kawałek druta. Altomega 3 dla prawidłowej pracy twojego. Działa. Drażliwego. Dlatego właśnie powstał IBESAN. Wyrób. Było to radio do małych biur, nie no, do biur to bardziej tarabany i te wszystkie ślązaki szły, ale to było takie ala radio kuchenne za czasów PRL-u lub dla ubogich biur, no. Dobra, radyjko przystrojone, uważam. Odcinek za zakończony. Kolejny wieczór z Unitro. Dobranoc.